Święto pieczonego ziemniaka jest cudowną imprezą. Spotykamy się z rodzicami, z dziadkami, z naszymi uczniami, absolwentami, zaproszonymi gośćmi i to jest ten cudowny czas, który na spokojnie, bez stresu możemy spędzić ze sobą. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ klasy ósme, które tutaj są obok nas, samodzielnie prowadzą te stoiska, samodzielnie przygotowały dekoracje i to jest dla mnie takie budujące, że uczymy wspólnie. Mamy również malarstwo, mamy rękodzieło, mamy koniki, mamy dmuchańce, mamy ciągnik z przyczepą, więc można się tam załadować, pobawić. Występy dzieci oczywiście, zawody sportowe, a przede wszystkim zdrowa żywność, bo oprócz kaszanek i pieczonej kiełbasy, no, klucz programu to oczywiście ziemniak. Generalnie zakład komunalny wchodzi w współpracę, taką stałą współpracę ze szkołą 24. Jako, że jest to szkoła najbliższa naszemu otoczeniu, tam gdzie się znajdujemy. Na tym festynie no, będziemy mówić o tym, co tak naprawdę się wydarzy w przyszłości. Na ten moment wiem, że są zaplanowane nasadzenia roślin, o które poprosiła pani dyrektor. Po takim oglądzie całego tego terenu zauważyliśmy, że wymaga zmiany wiata na odpady, na pojemniki i na odpady. Wymagane jest zbudowanie wiaty na rowery, bo one stoją teraz pod chmurką. Także jest kilka takich mniejszych, większych zadań, w których zakład komunalny będzie chciał uczestniczyć. Jest wiele do zrobienia, bo jest to szkoła w jednej części bardzo wiekowa, w innej wymagająca może jeszcze więcej modernizacji. I chcemy sobie po prostu dzisiaj podpisać dokument, który będzie mówił o tym, że nasze działania będą kontynuowane nie przez tydzień, dwa czy rok, ale przez lata. Na co przeznaczone będą środki dzisiejszego pikniku? Oczywiście na potrzeby naszych dzieci, naszej szkoły. Również współpracujemy z zakładem komunalnym, z którym dzisiaj zostało podpisane porozumienie, więc takie mniejsze, drobniejsze akcje będziemy na pewno wspierać również. Ponadto dofinansowujemy wycieczki naszym dzieciom, wycieczki szkolne, wspieramy najuboższych w potrzebach różnego rodzaju, nieraz są to zakup okularów, jeżeli jest bardzo potrzebująca rodzina, czasami są to obiady. Dziewczynki, jak się dzisiaj bawicie? Bardzo fajnie. Jakby mi się podobają wszystkie atrakcje, więc mogę powiedzieć, że fajnie. Bardzo dużo ludzi, jesteśmy bardzo zadowolone z tego, bo jednak pieniążki idą na naszą szkołę, z tego co wiem, więc to też jednak jest jakaś pomoc dla naszej szkoły. Mi się bardzo podoba, ludzie są zadowoleni i to jest ważne.